wojny. W tych okolicznościach nikt nie był w stanie przeszkodzić bolszewikom w czynieniu tego, na co mieli ochotę. Charakterystyczną cechą stalinowskiej władzy opartej na terrorze było to, że chciała ona stworzyć nowy świat z możliwościami starego świata i straciła przy tym wszelką miarę. Związek sowiecki lat 30. nie był rządzony przez biurokratów i ich przepisy, lecz przez patronów i klientów. Ponad nimi wznosił się dyktator, którego władza oparta była na lojalności posłusznych mu wasali w prowincjach. W tym miejscu trzeba przypomnieć, że mieszkańcy Rosji stalinowskiej tego wielonarodowego kraju posługiwali się wieloma językami, co utrudniało możliwość kontaktu. Trudność tę reżim próbował przezwyciężyć. Powierzając zadanie zaprowadzenia porządku osobom zaufanym. Stalin ufał tylko tym, których znał, którzy z nim blisko współpracowali, albo którzy byli jego wiernymi przyjaciółmi. Żeby ludzie ci spełniali wszystko, czego od nich oczekiwał, dyktator wygrywał ich przeciwko sobie, polecał ich kontrolować i nadzorować. Czasami formułował wobec nich jakieś podejrzenie, od którego mogli się wybronić za cenę pewnej ofiary która w oczach Stalina dowodziła ich lojalności. W tym środowisku w cenie była wzajemna lojalność. Nagradzano właściwe sprawowanie, a zdradę drastycznie karano. W atmosferze nieufności, podejrzeń i strachu możliwe było rozsiewanie pogłosek, odkrywanie spisków i stosowanie przemocy. Kto chciał przeżyć? Musiał bezwarunkowo podporządkować się dyktatorowi i umieć odgadywać jego życzenia, zanim jeszcze zostały wypowiedziane. Rządy Stalina przypominały model rządów mafii. Opierał się on na permanentnym wywieraniu nacisku psychicznego i mentalnej tresurze współpracowników dyktatora, którzy, podobnie jak on sam, wzrastali w atmosferze przemocy i uważali ją za zwyczajną metodę politycznego działania. Niemal wszyscy bolszewiccy przestępcy doświadczyli przemocy osobiście albo ją stosowali, bądź to w przedrewolucyjnym podziemiu, bądź w trakcie wojny domowej, zanim jeszcze weszli do ścisłych kręgów władzy. To bezpośrednie fizyczne poznanie gwałtu przygotowało ich do tego, by później bez skrupułów zabijać oponentów i wrogów. Pomogło im też przejmować reguły gry obowiązujące w otoczeniu Stalina i radzić sobie z atmosferą nacisku, jaką ten tworzył. Wiaczesław Mołotow i Łazar Kaganowicz, którzy należeli do najwierniejszych i najbardziej brutalnych wykonawców rozkazów Stalina, nigdy nawet po upływie dziesiątków lat nie odnieśli się krytycznie do przestępstw, które popełnili. Raczej byli z nich dumni. Kaganowicz tylko raz przestraszył się, że zapłaci życiem za swoje czyny z przeszłości. Gdy w roku 1957 przegrał z Chruszczowem walkę o władzę, prosił by go nie torturować i nie rozstrzeliwać. Co niewątpliwie by go spotkało, gdyby przeciwstawił się Stalinowi. Żelazny Łazar otrzymał jednak łagodną karę. Usunięty przez Chruszczowa w 1957 roku z biura politycznego, został wysłany na Ural, gdzie otrzymał stanowisko dyrektora fabryki azbestu. Tam jeden ze współpracowników wypomniał mu przestępstwa, jakich dopuścił się zarządów Stalina. Kaganowicz usłyszał wówczas, że jest mordercą i kryminalistą, splamionym krwią swoich ofiar. Ani centymetr pańskiej skóry nie jest czysty. Wszystko jest pełne krwi. Żelazny łazar nie okazał jednak wyrzutów sumienia. Tak było trzeba, odpowiedział. Wydaje się, że stalinowscy funkcjonariusze w ogóle nie potrafili sobie wyobrazić świata bez przemocy. W przestrzeni społecznej, w której fantazje bolszewików miały stać się rzeczywistością, przemoc i gwałt osiągnęły wymiar apokalipsy. Sama okoliczność, że siepacze Stalina przeszli tresurę ideologiczną i stosowali utopijną socjotechnikę, nie wystarcza więc do zrozumienia stalinizmu. Stalin dał stalinizmowi nie tylko swoje nazwisko. Bez niego stalinizm by nie zaistniał. Tak jak bez Hitlera nie można sobie wyobrazić narodowego socjalizmu. Bolszewicka idea porządku prowadziła do masowego terroru również z tego powodu, że przemoc była dla Stalina potrzebą jego psychiki. Nie powinniśmy zlekceważyć podejrzenia, pisał angielski pisarz Martin Amis, że Stalin czynił to, ponieważ tak mu się podobało. Nie potrafił inaczej. Bez bandyckiego zacięcia Stalina jego zła i skostniałych wyobrażeń o przyjaźni, wierności i zdradzie, masowe mordy z lat trzydziestych w Rosji nie byłyby możliwe. Niepohamowanie w sferze zbrodniczych rozkazów było formą życia dyktatora. Każda akcja, która kosztowała życie setki i tysiące ludzkich istnień, była przeprowadzana ze świadomością, że tak podoba się Stalinowi. Po ponad piętnastu latach od otworzenia centralnych archiwów w Moskwie nie ma wątpliwości co do tego, kto był mózgiem terroru. Stalin kładł swój podpis pod rozkazami brutalnych represji, wskutek których miliony ludzi straciły życie i zdrowie. Z drugiej strony oczekiwał, że funkcjonariusze niższego szczebla będą się do niego zwracać z prośbą o pozwolenie na zabijanie w przypadku, gdy nie otrzymali od niego wyraźnego polecenia. Stalin zmuszał do intensywnego tropienia wrogów, nie bacząc na to, że podejrzenia padały na przyjaciół albo krewnych. Kluczem do zrozumienia fali mordów jest więc sam dyktator. Jak ocenił Oleg Chlewniuk w swojej książce o Stalinie i jego najbliższych współpracownikach, terror był najprostszą i najskuteczniejszą metodą dyscyplinowania społeczeństwa oraz utrzymywania go w lęku i przerażeniu. Despota usprawiedliwiał akty przemocy ich przydatnością. Cechą stalinowskiego terroru było to, że przekraczał wszelkie normy, ponieważ władca z Kremla nie mógł przestać być zbrodniarzem. Machina terroru zatrzymała się dopiero z jego śmiercią. Śmierć Stalina oznaczała koniec stalinizmu. Kto żyje w pokoju, jest przekonany, że przemoc, której doświadczają inni, jest doświadczeniem przejściowym. Człowiek dowiadując się o torturowaniu i zabijaniu ludzi, próbuje szukać motywów wyższej konieczności czy nieuniknionych powodów, by przezwyciężyć swój szok i zagubienie. Także ofiary próbują nadać przemocy, której dosięgła jakiś sens, by nie postradać resztek zmysłów. Ten kto wie, czym są areszt i obrażenia fizyczne. Kto przeżył wynikłą z brutalnej represji śmierć przyjaciół czy krewnych. Odrzuca myśl, że to wszystko mogło się wydarzyć przez przypadek. Powody terroru powinny być możliwe do zrozumienia. Również sprawcy przemocy racjonalizują przed sobą i swoim otoczeniem własne postępki. Próbują się usprawiedliwić, tłumacząc, dlaczego nie mogli zachować się inaczej. Pociągnięci do odpowiedzialności i zmuszeni do wytłumaczenia się ze swych przestępczych czynów, Wskazują na stan wyższej konieczności wynikającej z otrzymania rozkazu, albo na śmiertelne niebezpieczeństwo grożące im samym w wypadku odmowy wykonania polecenia. Tak właśnie ze swego udziału w represjach lat trzydziestych tłumaczyli się Nikita Chruszczow i Anastas Mikojan. Inni, którzy nigdy nie musieli odpowiadać przed sądem za swoje czyny, lecz tylko za sprawą dziennikarzy, powrócili po latach do tematu. Wskazywali na szlachetne motywy działań na potrzebę przyzwyciężenia ówczesnego zacofania albo konieczność obrony przed niebezpieczeństwem. Miało to nadać pozytywny sens aktom bezprawia, których byli wykonawcami. Jeszcze przez wiele lat po śmierci Stalina Mołotow usprawiedliwiał istnienie przemocy w Rosji lat 30. porównywaniem jej do zwycięstwa w II wojnie światowej. Masowy terror był zdaniem Mołotowa konieczny, ponieważ chronił Związek Sowiecki przed wrogami wewnętrznymi oraz niebezpieczeństwem z zewnątrz. Rzecz można, to co straszne znajdowało usprawiedliwienie w powoływaniu się na to, co konieczne. Lecz czy usprawiedliwienia, które padły w 1975 roku, podawały powody aktualne w roku 1937? Trudno w to uwierzyć. Dlaczego bowiem Stalin i jego pomocnicy kazali zabijać dzieci i starców? Dlaczego niszczyli partię? Dlaczego wykonawszy swą krwawą robotę musieli umrzeć kaci NKWD? I dlaczego na końcu rozstrzelani zostali członkowie biura politycznego, na których nigdy wcześniej nie ciążyło podejrzenie, że zawiązali spisek przeciwko dyktatorowi? Dlaczego Stalin i jego ludzie, nawet jeśli byli przekonani, że od wewnątrz i z zewnątrz są otoczeni wrogami, wyprowadzali z tego faktu usprawiedliwienie aresztowań, deportacji i śmierci milionów ludzi? Odpowiedź brzmi: ponieważ podawane publicznie uzasadnienia dyktatora miały odwrócić uwagę od prawdziwych motywacji bolszewików. Ludzie potrafią czynić to samo z różnych powodów. Nie istnieje związek konieczności między czynem a motywem. Imre Kertes napisał – doczekaliśmy się natomiast państw funkcjonujących na podstawie takich ideologii, które w praktyce okazywały się zwykłymi grami słownymi. Co więcej, właśnie ten ich charakter uczynił owe ideologie użytecznym, czyli skutecznym narzędziem terroru. Doczekaliśmy się – że i morderca, i ofiara na równi zdawali sobie sprawę z pustki, pustki znaczeniowej tych ideologicznych rozkazów. I właśnie ta świadomość jest przyczyną szczególnej i bezprzykładnej nikczemności ludzkich okrucieństw popełnionych w imię takich ideologii. Właśnie za jej sprawą zwyrodnienie społeczeństw pod ich władzą było aż tak głębokie. Okazało się, że śmiercionośne salwy, a jeszcze bardziej goła pięść, razy morderczej pałki, z wtórującym im w ścisłym znaczeniu tego słowa wrzaskiem morderczej niedorzeczności, dają najbardziej rozkoszne poczucie władzy, że mord w połączeniu z profanacją rozumu wywołuje orgiastyczną euforię, co rzeczywiście otwiera apokaliptyczną perspektywę dla przyszłego losu ludzkości. O tym mówi ta książka. Odcinek trzeci. Rozdział drugi. Imperialne przestrzenie przemocy. 1. Warunki wstępne Usiłowania bolszewików, by przykroić Związek Sowiecki do swoich wyobrażeń. Stanowiły kontynuację carskich starań by ludność imperium rosyjskiego spisać, ujednolicić i podporządkować. Od kiedy car Piotr I 1682 1725 otworzył Rosję na zachód Europy, władza polityczna kraju podjęła służbę ambitnej modernizacji państwa. Nic nie miało być takie jak dawniej. Na swój sposób również bolszewicy czuli zobowiązanie wobec tej tradycji. Elity rosyjskie od dawna marzyły o zeuropeizowaniu i ucywilizowaniu kraju, choć w różnych epokach odmiennie to pojmowały. Postęp mierzyły niemożliwościami możliwościami swego heterogenicznego kraju, lecz tym, na ile kraj miał przypominać obraz Europy. Życia w Rosji nie dało się jednak wcisnąć w pojęcia, Jakie panujący starali się z Nim związać. Piotr I chciał uczynić swoich poddanych Anglikami i Niemcami zamiast czynić z nich Rosjan. Francuski filozof, Jean Jacques Rousseau, pisał w Umowie społecznej z 1762 roku. Przeszkodził swym poddanym stać się kiedykolwiek tym, czym mogliby zostać, a przekonał ich, że są tym, czym nie byli. Cywilizowanie Rosji na modłę zachodnią, które rozpoczęło się w ostatnim ćwierćwieczu XVIII wieku, a apogeum osiągnęło w wielkich reformach Aleksandra II, 1855-1881, było dziełem państwa absolutystycznego. To, czego brakowało w punkcie wyjścia, Aleksander II próbował osiągnąć na drodze rozporządzeń. W wiejskich rejonach imperium poza szlachtą nie było nikogo, kto by reprezentował linię polityki autokratycznego władcy. Państwo carów rościło sobie prawo do władzy absolutnej nad każdym obywatelem, lecz rzadko udawało mu się wyegzekwować swoje roszczenia. Problem ten można było rozwiązać tylko w jeden sposób: ludność musiała sama dostrzegać zadania, których państwo nie mogło wypełnić. Za czasów carycy Katarzyny II (1762–1796) imperium zostało podzielone na gubernie, w których przeprowadzono spis powszechny. Ludność zhierarchizowano i utworzono stałe korporacje, w których mogła się ona zrzeszać. Od tej pory kupcy i arystokracja mogli działać w dziedzinach, których nieefektywni byli urzędnicy państwowi. Absolutyzm Rosji opierał się więc na założeniach, których nie gwarantował. Korporacje szlacheckie, gildie Kupieckie i cechy rzemieślnicze jako twory państwa absolutystycznego nie żyły własnym życiem, a ich interesy rzadko były zgodne z interesami państwa. Brakowało im zakorzenienia w regionie, brakowało tradycji spajających sił, które łączyłyby ze sobą ich członków oraz stwarzały fundament niezależności i zdolności do sprawowania władzy. Władzę i poważanie miał jedynie ten, na kogo spływał blask i splendor autokratycznego monarchy. Tak właśnie rozumiała swoją pozycję większość szlachty. Ambitne i wykształcone jednostki ciągnęły na dwórcarski, gdzie koncentrowała się władza ponieważ tam dostępowały przywilejów, których nie zapewniało monotonne życie na prowincji. W miejscowościach odciętych od tętniącego gwarem życia, oddalonych od stolicy, niewiele jednak mogłoby zyskać aprobatę carskiej władzy. Wybieralni urzędnicy byli niewykształceni i skorumpowani, nie nadawali się do wykonywania ambitnych zadań w zakresie prawa i administracji, do których byli wyznaczeni. Władcy Rosji chcieli wiele osiągnąć, lecz nie dysponowali instrumentami, które pozwoliłyby przekuć zamiary w realną rzeczywistość. Dopiero teraz odkryli, że Rosja jest zacofana. Od połowy XVIII wieku w Europie panowała autokracja, której ambicją było przezwyciężenie zacofania. Dlatego rosyjscy władcy oświeceni mieli przed sobą wielkie zadanie zasypania przepaści leżącej między wizją ich państwa a możliwościami stali się oni modernizatorami i wychowawcami którzy dla realizacji swoich celów instrumentalizowali roszczenia autokratów do pełnienia władzy absolutnej oświeceni biurokraci tak nazwano potemowych posiadających europejskie wykształcenie wysokich urzędników którzy działali w ministerstwach Mikołaja I, 1825-1855, i jego następcy, Aleksandra II, łączyło ich wspólnie zdobywane wykształcenie specjalistyczne, fanatyczne niemal oddanie wykonywanej służbie oraz przekonanie, że teraźniejszość Europy to przyszłość Rosji. Nie rozwój przemysłu czy protesty społeczne. Lecz tęsknota elit ze stosunkami, jakie panowały w Europie, zrodziły w Rosji atmosferę, w której możliwe stały się reformy Aleksandra II. Zniesienie pańszczyzny, oddzielenie administracji od sądownictwa, a wreszcie wprowadzenie obowiązku służby wojskowej i postawienie na lokalną administrację w małych ośrodkach miejskich. Te przełomowe decyzje nie zrodziły się w latach 60. i 70. XIX wieku z potrzeb poddanych, ani z tradycji. Były one efektem eksperymentu myślowego, w którym pragnienia szerokich rzesz społeczeństwa niewiele się liczyły. W sytuacji niemoty społeczeństwa oraz jego niezdolności do sprawowania władzy posiadacze ziemscy i ludzie wykształceni, owszestwo, nie mogli działać inaczej. Symboliczny kapitał ludzki koncentrował się w kręgach carskich, gdzie wykształcenie, zdolność komunikowania i organizowania się mogły skutkować rzeczywistymi działaniami władzy. Nikt nie mógł przeszkodzić oświeconym urzędnikom w zamiarze przeprowadzenia ambitnych reform w państwie i społeczeństwie. Potrzebowali oni tylko przychylności samowładcy dla swoich planów. Władcy Rosji byli zdobywcami, którzy swoim życiowym zadaniem, Uczynili podporządkowywanie obcych imperiów. Uzyskiwało to symboliczny wyraz w chwilach oficjalnej prezentacji monarchii. Dwór władcy ukazywał wtedy oblicze nie rosyjskiej, lecz europejskiej dynastii. Gdy Aleksander III 1881-1894 i Mikołaj II 1894-1905, 17. Występowali wobec narodu rosyjskiego. Ich słowa nigdy nie odzwierciedlały potrzeb tegoż narodu, lecz ducha europejskiego państwa narodowego i państwa instytucjonalnego. Sposób pojmowania monarchii i strategie unowocześniania państwa przyjęte przez jego oświeconych urzędników znakomicie się uzupełniały. To, co w niektórych krajach Europy mogło się udać, w Rosji napotkało nieprzezwyciężalne przeszkody. Autokratyczna idea Mission Civilisatrice, rozumiana jako homogenizowanie i cywilizowanie różnych dziedzin życia, nie dała się pogodzić z heterogenicznością imperium, ponieważ zakładała istnienie warunków, które w Rosji trzeba było dopiero wypracować. Modernizacja Rosji. Była dla większości poddanych procesem dokonującym się przez przymus, ponieważ rzadko zdarzało się, by dobrowolnie podporządkowywali się oni propozycjom elit. Dlaczego chłopi mieli nosić uniformy państwa autokratycznego, płacić podatki i przestrzegać praw, jeśli nie szła za tym poprawa ich warunków życia? Przymus idący z zewnątrz rzadko przeobrażał się w nakaz narzucony sobie samemu. Chłopi i robotnicy nie stawali się ani Rosjanami, ani obywatelami, ponieważ nie mogli stać się częścią społeczeństwa, którego konwencji i reguł mieli przestrzegać. Na krańcach imperium, wśród nomadów Azji Środkowej i u mieszkańców Kaukazu, carska modernizacja tylko uwidoczniła i pogłębiła odczucie odrębności między kulturami, które miała zniwelować. Zakładała wprawdzie jedność imperium, lecz jej efektem były jedynie różnice i pęknięcia. Trudno było dostrzec w Rosji sukcesy nowoczesnych technik dyscyplinujących, i elity wiedziały, że tak właśnie jest. Wewnętrzny kolonializm carskiego państwa wytworzył różnicę kulturową, ponieważ wyobcował chłopów, chcąc zmienić ich w Rosjan i Europejczyków. Dlatego też nie udało mu się skutecznie nawrócić poddanych. Na zmianę warunków życiowych można bowiem przystać wówczas, gdy nie wiąże się to z kulturową pracą nad sobą, kiedy nie trzeba zdradzać swoich, by stać się kimś innym. Kiedy mam poczucie, pisał arabski eseista Amin Malouf, że lekceważy się mój język, wyszydza się moją religię, pogardza się moją kulturą, wtedy reaguję demonstracyjnym manifestowaniem atrybutów mojej odmienności. Cechą charakterystyczną carskiej modernizacji było jednak to, że przejawiała się jako wewnętrzny kolonializm, który wiele wymagał od poddanych, niewiele dając w zamian. A ponieważ reformy państwa nie poprawiały położenia większości, a w życiu codziennym pojawiły się w postaci poborców podatkowych, policji, urzędników przeprowadzających rekrutację do wojska, obcych praw i sędziów, pozostały poronionym płodem. Brak wspólnego języka elit i chłopów nie zbliżał ich do siebie. Wprawdzie oświeceni urzędnicy spełnili swoje pragnienie, formalnie uwalniając w 1861 roku chłopów pańszczyźnianych z odwiecznego podporządkowania i zależności od właścicieli majątków ziemskich, lecz nie udało im się zniwelować bariery kulturowej dzielącej od siebie te dwie klasy społeczne. Przeciwnie, jeszcze ją powiększyli. Urzędnicy carscy widzieli w reformie agrarnej szlachetny gest państwa wobec chłopów. W ocenie chłopów natomiast uwłaszczenie ich przerosło, nie byli w stanie go przyjąć. Jak zresztą mieli zrozumieć, że tę ziemię, którą obrabiali od zawsze, na której stały ich domy i na której wypasali swoje bydło, mieli teraz obowiązek wykupić od pana? Urzędnicy carscy uznali taką postawę chłopów za lekceważenie praw własności posiadaczy ziemskich i za przejaw braku świadomości prawnej. Jak jednak mieli tłumaczyć chłopom, że nie mają racji, natomiast mają ją dziedzice? skoro w Rosji nigdy nie istniał ogólnospołeczny konsensus co do praw i obowiązków poszczególnych grup społecznych? Kiedy oświeceni biurokraci zburzyli stary porządek, Właściciele ziemscy, którzy dotychczas byli na wsi przekazicielami głosu państwa, przestali być ich pośrednikami. W tej sytuacji elitom nie pozostawało nic innego, jak ułożyć się w jakiś sposób z chłopami i ich oczekiwaniami. Przywiązano chłopów do ziemi i ograniczono im możliwość swobodnego przemieszczania się. Oraz zmuszano do wykonywania prac, do których właściciele ziemi nie byli zdolni. W warunkach braku instytucji państwa na rosyjskiej wsi, innej alternatywy nie było. Gdy państwo próbowało wcielić w życie działania zmierzające do ucywilizowania Rosji, musiało przełamywać sprzeciw i upór, ponieważ mówiło tylko o obowiązkach, a nie nagradzało za ich rzetelne wypełnianie. Prawo było najbardziej widocznym przejawem imperializmu kulturowego, który w najmniejszym stopniu nie uwzględniał tradycji poddanych. Było ono wprowadzane w rosyjską rzeczywistość jako zagraniczna imitacja i nie znalazło w niej oparcia. Jako prawo ahistoryczne, wydane mocą zarządzenia nieczerpiącego z rodzinnych przekazów i mitów oraz niemającego aprobaty społeczeństwa, mogło być wprawdzie Dowolnie wprowadzane, lecz nie zostało wprowadzone na stałe. Rozporządzenia i prawa wydawane przez carską biurokrację, w praktyce interpretowano zresztą dosyć dowolnie i dowolnie nimi manipulowano, ponieważ rozmijały się one ze świadomością prawną większości społeczeństwa. W świecie, którego mieszkańcy nie mieli pojęcia o nowoczesnym życiu, w którym musieli obchodzić się bez szpitali, szkół, Policji i sędziów, wspólnota wiejska decydowała o sprawach, w których państwo zawiodło. Chłopi nie byli częścią społeczeństwa i tylko w wyjątkowych sytuacjach mieli do czynienia z aparatem biurokracji carskiego państwa. W o wiele większym stopniu byli natomiast członkami istniejących na danym terenie lokalnych społeczności, w których konflikty rozstrzygano twarzą w twarz. W niepewnym świecie Najistotniejsze byłoby, nikt nie naruszał norm, które gwarantowały stabilizację życia na wsi. W społecznościach wsi rosyjskiej panował sztywny porządek społeczny, którym odbiegający od niepisanych, lecz niezmiennych reguł zachowania swych członków, gromada wiejska piętnowała karą fizyczną lub odwróceniem się. Przez palce patrzyła natomiast na łamanie przyjętych norm jeśli doszło do tego poza terenem własnej wsi. Działania zakazane w obrębie danej społeczności były etycznie usprawiedliwione wobec obcych, ponieważ to, co obowiązywało we własnej grupie, traciło znaczenie w kontaktach z obcymi. W niepewnym świecie chłopi uznawali za rozsądne, by nie spodziewać się od obcych niczego dobrego. Zabicie obcego nie było taką samą winą, jak zabicie członka własnej wspólnoty. Usprawiedliwione było naprawdę tylko to, co podnosiło szansę przetrwania członków tej Wspólnoty. Dlatego słowa o cnotach obywatelskich padające ze strony elity państwa nie znajdowały posłuchu wśród chłopów. Życie mieszkańców wsi nie było jednak ani pełne pokoju, ani solidarne, jak chcieli nam to wmówić rusofile, i romantyczni rewolucjoniści. Na wsi istniało pijaństwo, rządza posiadania i przemoc. Mężczyźni bili kobiety i dzieci. Osobnicy wymykający się normom byli izolowani lub odrzucani. W dniach uroczystości czy świąt normą były bójki w alkoholowym upojeniu, nierzadko kończące się śmiercią któregoś z uczestników. Chłopi często popadali w konflikty z normami i przepisami prawnymi, które ustanowiło dla nich autokratyczne państwo. Nie mieli też żadnego poczucia prawa własności, ponieważ w ich pojęciu ziemia należała do tego, kto ją uprawiał. Bóg stworzył ziemię po to, by człowiek na niej orał. Dlaczego więc wycięcie drzewa w lesie dziedzica, albo przywłaszczenie sobie ziemi, której właściciele nie uprawiali, miałoby być występkiem? Patrząc na sprawy w ten sposób, można powiedzieć, że to nie chłopi lekceważyli prawa i zwyczaje, lecz czynili to carscy urzędnicy, każąc to, co na wsi uważano za słuszne. Kiedy prawo wydane przez carską biurokrację zderzało się z długoletnią tradycją, było ignorowane. Ponieważ jednak instancje centralne nieugięcie obstawały przy swoich decyzjach, traciły poważanie, które jest warunkiem społecznego porozumienia. W rozumieniu liberałów wolność ludzka jest możliwa jedynie w życiu objętym porządkiem prawnym. Godzi on wolność jednych z wolnością drugich i w jednakowy sposób traktuje wszystkich ludzi oraz ich prawa. Socjaliści i liberałowie pojmowali wolność jako uwolnienie się od niewolniczego uzależnienia ekonomicznego, od ubóstwa i biedy. Gdy mówili o wolności człowieka, wyobrażali sobie całe społeczeństwa i ich obywateli. Chłopi natomiast rozumieli wolność jako możliwość uwolnienia się od społeczeństwa i jego reguł. Ich wolność, wolia, opierała się na odrzuceniu porządku elit, obywała się bez państwa. Nieopanowana skłonność do alkoholu, plądrowanie własności panów, wypędzanie ich z ich posiadłości, czy mordowanie urzędników mogły być przejawem tak rozumianej wolności. Kiedy w październiku 1905 roku odczytywano we wsiach carski manifest przyznający chłopom swobody obywatelskie, ci zrozumieli je przede wszystkim jako glejt pozwalający im na zagarnianie cudzej ziemi, przepędzanie właścicieli ziemskich i wypowiedzenie posłuszeństwa państwowym autorytetom. Władza państwowa, jeśli miała dojść do głosu i chciała być zauważona, nie miała innego wyboru, jak tylko zawiesić to prawo i dać o sobie znać w sposób bezpośredni. Jeśli nie wystąpiła zdecydowanie, mogła zapomnieć o swoich zamierzeniach. Przebić się mogła tylko tam, gdzie zyskała zaufanie dzięki swej obecności i gdzie pozostawiała wolną rękę swym lokalnym reprezentantom w poszczególnych regionach gubernatorom, namiestnikom i naczelnikom. Poza Petersburgiem Rosja Carska prezentowała się jeszcze w przededniu I wojny światowej jako organizm państwowy, którym rządzą osoby, a nie biurokraci i stanowione przez nich prawa. To także było głębszym powodem tak długiego trwania Carskiego Imperium. Historycy, którzy interpretują minioną przeszłość w oparciu o lekturę dokumentów ustawodawczych, konstytucji i obrad parlamentu, Dowiedzą się wprawdzie, co elity myślały o ludzie, nie stworzą jednak pojęcia spotkania, jakie dokonywało się między panującymi a poddanymi. Spotkanie to było kulturowym nieporozumieniem i w rewolucjach 1905 i 1917 roku doprowadziło do potężnej konfrontacji. Konfrontacja ta dokonywała się nie tylko na wsiach, Lecz również w miastach, do których w drugiej połowie lat 70. XIX wieku migrowały w poszukiwaniu pracy i lepszych warunków życia setki tysięcy chłopów. Industrializacja i migracja to dwie strony tego samego zjawiska. Wszędzie, gdzie powstają większe miasta i ośrodki przemysłowe, gdzie otwierają się nowe perspektywy życiowe, ludzie wędrują ze wsi do miast. Tak było też w Rosji. Niektóre rosyjskie miasta po kilku latach zmieniały zupełnie swe oblicze, ponieważ charakteru nadały im masy chłopskie. Moskwa, Petersburg, Odessa, Baku, Tbilisi i inne ośrodki wielkomiejskie stały się metropoliami chłopskimi, zarządzanymi wprawdzie przez warstwę posiadaczy i ludzi wykształconych, lecz opanowanymi przez chłopów. Niektóre miasta powstały w ogóle dopiero w efekcie industrializacji. Wcześniej mieszkała w nich niewielka grupa niższych urzędników i kupców, zdominowana następnie na etapie rozwoju przemysłu przez masy chłopskie. Wieś nie rozwijała się w mieście. Wieś zdobywała miasto i nadawała mu rosyjskie oblicze. Urzędnicy państwowi nie byli przygotowani na taki wybuch masowej migracji. Chłopi, którzy przybywali do miast, nie integrowali się ze środowiskiem miejskim. W dzielnicach miast przemysłowych zamieszkiwanych przez robotników tylko wyjątkowo istniały szkoły, szpitale czy policja. Jeszcze 40 lat później Nikita Chruszczow z przerażeniem wspominał swoją młodość spędzoną w przemysłowej dzielnicy Donbasu. Robotnicy zabijali Żydów i obcokrajowców, a nikt nie widział tam nigdy przedstawiciela sił porządkowych. Odcinek czwarty. Po raz pierwszy zobaczyłem żandarma, kiedy miałem mniej więcej 24 lata. W kopalniach nie było żandarmów, był u nas jeden policjant, kozak Klincow, który zachodził do górników i pił z nimi. Poza nim, w czasach starego reżimu, nie było żadnego policjanta. W ten sposób chłopscy imigranci żyli nadal między sobą, a fabryka i jej otoczenie. Pozostawały przestrzeniami wolnymi od państwa, w których jego prawo nie funkcjonowało. W społecznościach chłopskich robotników przetrwała kultura wsi, tradycyjny rytm życia, przyzwyczajenia, rytuały, święta i konflikty. Z tymi ostatnimi ludność miejska stykała się wtedy, gdy robotnicy urządzali protesty. Strajki były gwałtownymi wybuchami. Domaganiem się takiej sprawiedliwości, jak rozumieli ją chłopcy imigranci, wolności od porządku i sprzecznych z ich oczekiwaniami reguł. Nie myśleli oni jednak o poprawie swoich warunków życia, o reformach politycznych czy wolnościach obywatelskich w dłuższej perspektywie. Kto nie spalił za sobą mostów w rodzinnej wsi, mógł w każdej chwili wrócić. Robotnicy, którzy zniszczyli swoje otoczenie w miejscu pracy, nie ryzykowali więc wszystkiego. Większość imigrantów ze wsi nie zapuściła korzeni w miastach, nie stała się częścią miejskiej społeczności, ani nie przyjęła jej zwyczajów. Za to była bezbronnie wystawiona na łaskę i niełaskę fabrykantów. Środowiska robotnicze stawały się w ten oto sposób enklawami kultury chłopskiej w środku miasta. Nie państwo w nich rządziło, lecz Odwieczne prawo wsi. Rosyjscy robotnicy przynależeli etnicznie i religijnie do społeczności zamieszkujących rosyjską wieś. Przybywając do miasta i stając się klasą robotniczą, nie rozmywali swojej tożsamości. Dla państwa autokratycznego oznaczało to z jednej strony korzyść, a z drugiej stratę. Nie miało ono wprawdzie dostępu do robotników, ale też nie musiało się ich obawiać jako siły politycznej. Mogło ich co najwyżej wygrywać przeciw mieszczańskim i liberalnym krytykom autokracji. Gdy bowiem protest robotniczy wybuchał z gwałtowną siłą, ograniczał się zazwyczaj do fabryk i robotniczych dzielnic miasta, a kończył z chwilą, gdy żądania wyższych pensji i warunków pracy zostawały zaspokojone. Mimo to właściciele fabryk, warstwa wykształcona i liberałowie mieli powód, by obawiać się gwałtownych wystąpień mas. Kiedy w 1905 roku, roku rewolucji, doszło do pertraktacji pomiędzy rządem a opozycyjnymi liberałami w sprawie dalszego kierunku w polityce, premier Witte wypowiedział proroczą groźbę, która spełniła się 12 lat później. Żeby zniszczyć ruch liberałów, on, Witte, nie musiałby uczynić nic wielkiego. Wystarczyłoby, że obieca każdemu chłopu 25 dziesięcin ziemi. Dziesięcina, dziesiatina, rosyjska miara gruntu równa 1 hektar 93 tysięczne. Właściciele ziemscy, a z nimi cała liberalna Rosja, zostaliby przez chłopów zmieceni, jakby ich nigdy nie było. Tacy jak jesteśmy pisał rosyjski filozof kultury Michał Gerszenzon w roku 1909. Nie możemy nawet we śnie myśleć o stopieniu się z ludem. Musimy się bać tego bardziej niż władza państwowa i musimy sławić tę władzę, że chroni nas jeszcze bagnetami i więzieniami przed wściekłością ludu. Rosja nie była terenem sprzyjającym dla liberalizmu. Prawdę tę pojęli również rewolucjoniści, którzy musieli szukać sposobów przełamania izolacji oraz nawiązania kontaktu z robotnikami i chłopami, w których imieniu zamierzali występować. Rewolucjoniści, tacy jak socjaldemokraci, nosili w sobie tradycję rosyjskiej inteligencji XIX wieku, która wielbiła naród, ale go nie znała. Tkwiąc w swej kulturowej i politycznej izolacji, Zwracali się ku dalekim od realiów rosyjskiego życia utopiom, które tylko w ten sposób dowodziły swej prawdziwości, że wywoływały dezaprobatę władzy. Idee stawały się ikonami, a marksizm objawieniem odpornym na krytykę tylko z tego powodu, że jeszcze nigdzie nie wypróbowano tego, co rewolucjoniści głosili jako ostateczne prawdy. Nasza inteligencja to wiedza książkowa. Brakuje jej wiedzy na temat rosyjskiej rzeczywistości, pisał Maksym Gorki. Ciało dotyka już Ziemi, lecz głowa wysoko w chmurach. Z daleka, jak wiadomo, wszystko wygląda lepiej niż z bliska. Styl radykalnej inteligencji był naśladownictwem wzorów zaczerpniętych z literatury, demonstrowanym na sposób teatralny. Oto Lenin, który próbował pozować na ascetycznego, pozbawionego radości Rachmietowa, bohatera powieści Nikołaja Czernyszewskiego, Co robić. Oto Lew Trocki, któremu wydawało się, że czas, w którym żyje, przypomina czasy rewolucji francuskiej. Oto rewolucyjni terroryści, którzy roztaczali wokół siebie aure męczeństwa w imię romantycznego przywodzenia chłopom i wyobrażali sobie rzeczywistość, której chłopi nie znali. Większość rewolucjonistów, którzy wypowiadali się w imieniu chłopów i robotników, dzielił od chłopów dystans spowodowany ich własnym pochodzeniem społecznym i odmiennymi warunkami życia. Dlatego stosunki pomiędzy robotnikami a rewolucjonistami były niepewne. Przyjaźń, zwłaszcza wtedy, gdy wspólnie podjęty protest spełzł na niczym, i gdy rewolucjoniści otwarcie krytykowali cara i religię, mogła przerodzić się w nienawiść. Sukces rewolucji zależał w każdym razie od tego, czy agitatorzy i robotnicy znajdą wspólny język i czy inteligencja pokona dystans dzielący ją od robotników i chłopów. Swój język i sposób bycia inteligencja musiała dostosować do potrzeb chłopów i analfabetów. Procesu dopasowania nie przechodzili oczywiście ci rewolucjoniści, którzy pochodzili z dołów społecznych i wiedzieli, co znaczy żyć w ubóstwie i doświadczać przemocy. Ci lekceważyli wybory i reguły konstytucyjnego porządku prawnego, z których zresztą dla Rzesz Chłopów i Robotników nie wynikało nic dobrego. Wystarczało im, że niezadowolenie narodu wyrażane było coraz donośniejszym głosem, i że mogli uświadamiać masom nowe cele. W środowisku młodych i gotowych na wszystko młodych mężczyzn znaleźli się również rewolucjoniści bolszewicy, którzy w komitetach na prowincji głośno mówili o tym, co stanowiło rzeczywistość dla milionów ludzi, i których nienawiść do starego porządku nie znała granic. Ich radykalizm i ekstremizm nie znajdowały ujścia na zewnątrz do puty, Dopóki władze carskie kontrolowały sytuację w państwie. Godzina ich czynu wybiła w lecie 1914 roku, kiedy rząd rosyjski przystąpił do wojny, której nie był w stanie wygrać, a imperium pogrążyło się w biedzie i chaosie. Pierwsza wojna światowa pogrzebała stary porządek i przyspieszyła narodziny nowego. Przez ponad 50 lat carskie reformy starały się umocnić władzę państwową w poszczególnych prowincjach imperium i uczynić schłopów obywateli. Nawet potężny wybuch rewolucji 1905 roku nie zagroził autokracji w Rosji, ponieważ car dał liberalnym elitom parlament i konstytucję, a w miastach i na wsiach posiadał monopol na przemoc. Jak kruchy jednak był to porządek, okazało się, kiedy został on poddany próbie wojny. Już po kilku miesiącach jej trwania załamały się w państwie zdobycze ostatnich dekad. W sierpniu 1914 roku nikt nie przeczuwał, że dla większości mieszkańców imperium wojna zakończy się dopiero dziesięć lat później. W wojennej apokalipsie, która pochłonęła życie milionów ludzi, programy, wybory i konstytucje nie miały znaczenia. Wojna zrodziła ludzi, którzy chaos i anarchię potrafili wykorzystać do swoich celów. Kto uznaje walkę klas, ten nie uchyli się od uznania wojny domowej, napisał Lenin we wrześniu 1916 roku, kiedy wojna łamała ostatnie cywilizacyjne zapory. Zaprzeczyć wojnom domowym, albo o nich zapomnieć, znaczyłoby stać się skrajnym oportunistą. I zrezygnować z rewolucji socjalistycznej. Dla Lenina wojna była abstrakcją, a ludzie liczbami w wielkiej grze przemocy, która jemu i jego towarzyszom pozwoliła dojść do władzy. Bolszewicy potrzebowali wojny nie tylko dlatego, że odpowiadała ich naturze, potrzebowali też klęski państwa, by wielki przewrót, który zamierzali, Mógł zakończyć się sukcesem. Armie rosyjskie były źle wyposażone, a żołnierze słabo wyszkoleni. W starciach I wojny światowej Rosjanie nie mogli dotrzymać kroku górującym nad nimi siłom niemieckim. Bitwy wygrywał ten, kto dysponował nowoczesną bronią i transportem oraz był w stanie dostarczyć tę broń swoim żołnierzom. Takich możliwości Brakowało Imperium Carskiemu bardziej niż innym krajom uwikłanym w tę wojnę. Generał Aleksiej Brusiłow wspominał po rewolucji lekkomyślność, z jaką rząd rosyjski przystąpił do wojny. Nie podjęto żadnych przygotowań i już w pierwszym roku zmagań Brusiłow zrozumiał, że wojnę zakrojoną na tak olbrzymią skalę przetrwa tylko ten, kto ma możliwość zmobilizowania całego narodu do walki na śmierć i życie. Wojna pociągnęła za sobą kryzys gospodarczy, racjonowanie żywności i głód, który już w 1915 roku zajrzał w oczy mieszkańcom wielkich rosyjskich miast. Władze carskie nie umiały też zapobiec erupcji społecznego niezadowolenia, której wyrazem były strajki i zamieszki z końca 1916 roku. W końcu spod kontroli władzy wymknęli się też rekrutujący się spośród chłopów niezdyscyplinowani żołnierze, którzy w garnizonach miejskich oczekiwali na przetransportowanie na front. Wprawdzie podczas I wojny światowej powstała w Rosji nowoczesna tak zwana dyktatura mobilizacyjna, która próbowała podporządkować życie ludności sprawom wojny, udoskonalić produkcję i dystrybucję broni oraz podporządkować administrację służbie frontowej lecz ta, opierająca się na rozkazach struktura, była jedynie nieudaną kopią niemieckiego przemysłu wojennego. Machina wojenna carskiego imperium nie radziła sobie z milionowymi stratami w ludziach i zniszczeniami wojennymi na własnym terenie. Wojna pokazała, na jak słabym fundamencie opierała się władza carskich elit. Kiedy armie zostały wysłane na front, pozbawiła się ona swego ostatniego ochronnego ramienia. Bez uzbrojonych i lojalnych żołnierzy. Bezbronne elity w miastach zostały skazane na frustrację i gniew mas. Po wybuchu wojny świat stał się inny niż wcześniej. Po wydarzenia, które rozegrały się w carskim imperium, nikogo nie pozostawiały obojętnym. Z głębi kraju szły na front nieustanne transporty żołnierzy. Miliony chłopów rzucane na teren wroga przekonywały się, że świat jest większy niż wieś, do której dotąd ograniczało się ich życie. Wojna otworzyła nowe przestrzenie komunikacyjne i możliwości poruszania się w nich. Na froncie, w warunkach walki, chłopi doświadczali nie tylko tego, że są częścią większej wspólnoty, lecz również tego, że świat jest miejscem przemocy którym szansę przeżycia ma tylko ten, kto potrafi obchodzić się z bronią. W umysły rosyjskiego społeczeństwa wkradła się nieufność wobec władzy państwowej, która nie potrafiła chronić nieuzbrojonego obywatela przed skutkami wojny. Świat wypadł ze swych kolein. Tak postrzegali nową rzeczywistość nie tylko chłopi w mundurach, nie odnajdujący się na froncie, na który ich wysłano lecz również cywile, dla których wydarzenia wojenne były bezsensownym, przerażającym teatrem, pełnym zaniedbanych, niezdyscyplinowanych żołnierzy, swoich i obcych, dezerterów i uciekinierów. Rosja stała się krajem uciekinierów. Ucieczki z frontu zaczęły się już w drugim roku wojny, kiedy carscy generałowie zaczęli oczyszczać rejony przygraniczne z niepewnych grup ludności co do których mieli podejrzenie, że mogą współpracować z wrogiem. Oficerowie w carskim sztabie generalnym marzyli o uporządkowanych i etnicznie jednorodnych strefach zamieszkanych przez Rosjan i Słowian, wolnych natomiast od Żydów, Niemców i Cyganów. Byli bowiem przekonani, że lojalność wobec państwa carów jest uwarunkowana przynależnością etniczną. Żydzi, Niemcy i muzułmanie nie mogli być przyjaciółmi. Dlatego już w 1915 roku rozpoczęto w miastach poszukiwania sabotażystów i szpiegów, których podejrzewano o działalność na rzecz wroga. W trakcie wycofywania się z Królestwa Kongresowego w 1915 roku armia carska niszczyła nie tylko infrastrukturę opuszczanych terenów, lecz również to, co stanowiło podstawę życia miejscowej ludności. Zboże, bydło, a nawet Dzwony kościelne. Ukraińscy chłopi musieli przyłączać się do cofającego się wojska i osiedlać tam, gdzie wcześniej, przed wybuchem wojny, mieszkali koloniści pochodzenia niemieckiego. W Galicji szalał pułk gubernatora Bobryńskiego, którego dowódca kazał wysyłać na Sybir ukraińskich nacjonalistów, biskupów Kościoła Unickiego i Niemców, żeby Galicja stała się ziemią rosyjską. Następowały masowe ucieczki Żydów obawiających się, że podzielą los deportowanych. Kto pozostał, był aresztowany jako zakładnik. W początkach maja 1915 roku, za rzekomą zdradę armii, wygnano z rejonu Kowna i Kurlandii wszystkich Żydów. Do lata tereny te opuściło ponad 200 tysięcy osób wyznania Mojżeszowego. Kiedy problem wypędzeń trafił pod obrady rządu, minister spraw zagranicznych Sazonow skomentował ten fakt w znamienny sposób. Oni są zdrajcami, a my jesteśmy rządem chrześcijańskim. Wszędzie wśród urzędników doszukiwano się żydowskich szpiegów. Głównym hasłem było: trzeba ich niszczyć. Również dla ludności niemieckiej. Zamieszkałej w Galicji nie było miłosierdzia. Szef sztabu generalnego Januszkiewicz, który ze szczególną gorliwością realizował ideę czystek etnicznych, kazał wypędzić ludzkie śmiecie, jak nazwał ludność niemieckojęzyczną. Rosyjskie miasta zostały zalane falą żołnierzy i uchodźców. Tylko w roku 1915 opuściło rodzinne strony, uciekając w głąb Rosji 750 tysięcy Łotyszów. Urzędnicy nie potrafili opanować ani skanalizować fal uciekinierów. Rzesze ludzkie zapychały ulice i drogi, paraliżowały pracę kolei i utrudniały operacje wojskowe. Sytuacja nabrzmiała tak dalece, że latem 1915 roku gubernator Wołynia, nie widząc innej możliwości, rzucił do akcji Kozaków przeciw niekontrolowanym ruchom mas ludności. Minister rolnictwa Aleksandr Krivoszyjin. Przedstawiał przyszłość Rosji w ponurych barwach, wieszcząc, że setki tysięcy wygłodzonych ludzi będą niczym szarańcza niszczyć pola, ogołacać lasy z drewna i wzbudzać panikę. Wszędzie, gdzie warunki egzystencji stawały się nie do zniesienia, wybuchały konflikty między uciekinierami, żołnierzami a miejscową ludnością. Wskutek agresji sfrustrowanych żołnierzy chłopów Najbardziej cierpieli żydowscy uciekinierzy, na których ci pierwsi napadali, często z bronią w ręku. Na Kaukazie dochodziło do krwawych potyczek między muzułmanami a żołnierzami ormiańskimi, walczącymi w carskich uniformach z wojskiem sułtana tureckiego. A w wielkich miastach wybuchły krwawe konflikty między armeńskimi uciekinierami a muzułmańskimi chłopami. Tam, gdzie sytuacja stawała się nie do opanowania, urzędnicy miejscy starali się zawrócić uciekinierów. W ten sposób konflikty nie były jednak zażegnywane, lecz przenosiły się jedynie w inne miejsca. W niektórych okolicach fale uchodźców wpłynęły na zmianę proporcji etnicznych wśród ludności. W sierpniu 1915 roku 250 tysięcy Ormian przekroczyło granicę carskiego imperium, Uciekając przed armią turecką w zamieszkane przez tureckich muzułmanów okolice Kaukazu. Tylko w małym Erywaniu, zamieszkiwanym do 1915 roku przez 30 tysięcy mieszkańców, głównie muzułmanów, osiedliło się na początku 1916 roku 105 tysięcy ormiańskich uciekinierów. Rząd Carski Wspierał to przemieszczenie się ludności, ponieważ chrześcijańska Armenia była jego sprzymierzeńcem w walce z Imperium Osmańskim. Jednocześnie pozostawiając rozwiązywanie problemów uciekinierów z terenów Łotwy, Litwy, Armenii i Polski Komitetom Narodowym, siał on też niesnaski i gwałt, które wymykały mu się spod kontroli. Komitety owe nie były instrumentami sprzyjającymi utrzymaniu pokoju, były natomiast instrumentami narodowej mobilizacji. Uciekinier oznaczał chaos i anarchię, której tak bardzo obawiały się elity carskie. Uciekinier był synonimem cholery, tyfusu i przestępcy. A to w sytuacji, gdy dość było niepokojów ze strony robotników i żołnierzy w wielkich miastach, wywoływało paniczny lęk wśród wyższych warstw społecznych. W czasach wojny potęgę i heterogeniczność carskiego imperium uosabiał w oczach większości obywateli widok żołnierzy i uciekinierów. Ucieczki i wypędzenia pełne nienawiści, przemowy nacjonalistów i codzienna walka o zdobywanie koniecznych do przetrwania podstawowych dóbr stawały się jednak przede wszystkim źródłem konfliktów między grupami etnicznymi i religijnymi. Wojna oraz trudne warunki życia niosły ze sobą nienawiść, zawiść i przemoc. Kiedy stary porządek i jego instrumenty władzy rozpadły się w zamęcie wojny i rewolucji, pękły też bariery instytucjonalne i mentalne, które mogły powstrzymać ludzi od tego, by nie krzywdzić i nie zabijać innych. Dlatego również w Rosji pierwsza wojna światowa ułatwiła narodziny agresywnego nacjonalizmu, czystek etnicznych i pogromów. Uciekinierzy i maruderzy symbolizowali erozję dawnego porządku, ucieleśniali zamęt i anarchię, których tak obawiali się carscy generałowie i ministrowie. A ponieważ uciekinierzy i maruderzy nie byli ani robotnikami, ani chłopami, ani ludźmi dobrze urodzonymi, ani obywatelami, tylko przemieszczającymi się włóczęgami pozbawionymi oparcia i zobowiązań, obawiali się ich także socjaliści. Rozprawiając o klasach społecznych, byli bowiem otoczeni ludźmi nierespektującymi zasad współżycia obywatelskiego. Odcinek 5. 2. Rewolucje. Rewolucja roku 1917 była rewoltą zgorzkniałych i zbarbaryzowanych przez wojnę ludzi. Którzy wraz ze starym porządkiem wypędzili z kraju w sensie dosłownym ducha europejskiej cywilizacji. Kiedy władza państwowa załamała się w lutym 1917 roku, wraz z nią przestały istnieć wszelkie swobody obywatelskie, które w Carskiej Rosji mimo wszystko ciągle jeszcze funkcjonowały. Gubernatorzy, sędziowie, organa władzy lokalnej, parlament i konstytucja, wszystko to zniknęło, gdy zwyciężyła rewolucja. Obywatelski porządek rosyjskiego liberalizmu został na zawsze pogrzebany w przewrocie dokonanym przez masy. W tym sensie, rewolucja 1917 roku była buntem, który odpowiadał wyobrażeniu wolności robotników i chłopów. Liberałowie, którzy kilka lat wcześniej spierali się z sobą o wolność ludu, teraz bali się gwałtownej przemocy mas. Chłopi i żołnierze opanowali bowiem przestrzeń publiczną, w której do czasu wybuchu rewolucji istnieli jako pozbawieni głosu poddani i urządzali w miastach oraz na wsiach anarchiczne spektakle wolności. Triumfująca oficjalnie przemoc upokarzała elity i zmieniała klasę uprzywilejowaną carskiego porządku.